jest na dworze gorąco. Zresztą widać, jak się świece, bo jest po prostu upał. Ale to nic. Wczoraj byłam w galerii i trafiłam, w sumie te wyprzedaże już chyba trwają trochę, ale ja jakoś tak wybrałam się w sumie popatrzeć, co i jak jest. No i trafiłam właśnie do mojego ulubionego sklepu, do Sinsay, i byłam też w Hausie. Byłam w innych też sklepach, ale jakoś nic mi nie wpadło w oko. A tam akurat kilka rzeczy kupiłam, także za chwilę Wam pokażę, co kupiłam i później pokażę Wam daną rzecz, jak właśnie leży, jak ja w niej wyglądam. Może coś mi doradzicie, bo kilka rzeczy mam takich, na które nie jestem pewna i może je zwrócę, a może je zostawię. Także mamy 30 dni, meteczki są, paragon jest, także jak coś, w razie coś, najlepiej w domu sobie przymierzyć, pooglądać się i jak coś zwrócić. Zapraszam Was do oglądania mojego haulu zakupowego. Jakby to było inaczej, gdyby mój haul zakupowy odbył się bez kubków. No jak? Przecież ja jestem miłośniczką kubków, tak jak większość kobiet, bardzo lubię, w szafce w sumie się już praktycznie nie mieszczą, ale ja nadal kupuję, a zwłaszcza jak są w takiej dobrej cenie, jak ten z Sinsay. Kosztował 4,99 i to jest różowy kubeczek, zaraz Wam też tu pokażę, bo takie opakowanie. Różowy kubeczek, znaczy różowy, biały on jest, z różowym paskiem i złotym paskiem, a do tego ma taką, przepraszam, ma taką właśnie podstawkę i wygląda praktycznie jak filiżanka. Także myślę, że no super, bo myślę, że tutaj, o, tak też można, no proszę. Także może być tutaj jako talerzyk właśnie tak jakby do filiżanki, też nieźle wygląda. Ale można też sobie właśnie zaparzyć herbatkę. Zobaczcie, czyż on nie jest ładny? Zresztą tak jak większość moich kubków, one wszystkie są ładne. Ale ten taki jest delikatny, wyjątkowy. Proszę bardzo. I za niecałe 5 zł. I jak już jesteśmy przy sklepie Sinsay, pokażę Wam taką torebeczkę. Zobaczcie. Taka z długim paskiem, jak widać, na razie nie chcę właśnie odpakowywać tego paska, bo możliwe, że ją jeszcze zwrócę, bo mam bardzo podobną, tylko że ta jest brązowa, widzicie, jest brązowa, a ja mam takie jakby bordo, coś bardzo podobne do tego, tylko jest troszeczkę dłuższa i tu ma jeszcze taką małą rączkę. Bardzo ją lubię, ale tak ją bardziej w zimie lubię i ona jest taka dosyć mała i mi się w niej portfel tak średnio mieści, bo jest taka wąska. No fajna jest, ale wąska. I bardzo podobno do tej. I tak się właśnie zastanawiam na to, czy ją zostawić, czy ją może zwrócić. Zobaczę jeszcze, zastanowię się. I ta torebka kosztowała 19,99 i ona była przeceniona z 50 zł. Także myślę, że za 19 zł, no w sumie 20, niech będzie, to naprawdę, naprawdę opłacała się ta torebka, bo jest naprawdę, zobaczcie, nawet porządnie zrobiona. Jak za takie pieniądze, to naprawdę spoko. Ma tutaj takie właśnie zapięcie. O, tak, widzicie? W środku wygląda tak. Tutaj ma właśnie suwaczek, taką przegródkę. Także bardzo potrzebna na jakieś takie drobiazgi. No i powiem Wam, że mój portfel się mieści. Także taką oto torebeczkę kupiłam w Sinsay. Następną rzeczą właśnie też w sumie z torebek będzie taka oto nerka. Widzicie, taka ze złotem. No w sumie nie ma nic w niej takiego, o wow, jaka piękna czy coś. Chociaż ma złoty tutaj, złoty łańcuszek, złoty suwak. Tu też na pasku ma wykończenie złote. Także jest fajna. I ja bardziej myślałam, żeby ją właśnie w ten sposób nosić. Także myślę, że to będzie no fajne, tak na lato, do takiej właśnie stacji, gdzieś jak pojedziemy, to zawsze tu mam blisko telefon, najpotrzebniejsze właśnie rzeczy. Także fajna nawet. Teraz Wam powiem, ile ona kosztowała. I ona była przeceniona z 40 zł na 29,99. I tutaj ma tylko, tutaj oczywiście papier, o tak w środku wygląda. Też ma taką właśnie przegródkę. Taką, o, tutaj,
No też na właśnie drobne rzeczy, na przykład można sobie coś, jakieś drobne pieniążki włożyć czy coś. Także tak, tak wygląda. Za 29,99. I teraz przejdę, jak już jesteśmy właśnie przy torebkach, to od razu pokażę Wam okularki, jakie kupiłam. I to będą dwie pary okularów, bo nie mogłam się zdecydować między jednymi a drugimi, więc za takie pieniążki wzięłam jedne i drugie. A więc tak, te kosztowały 9,99 i one były przecenione z 19,99 na 9,99. A te czarne, o, chyba nie ma ceny, a zaraz zobaczymy. A jest, przepraszam. I one są przecenione z 16 zł, więc 16 zł to też jest no dobra cena jak za okulary. I one są przecenione na 7,99, czyli praktycznie połowę. Także spoko. Zobaczcie, jak wyglądam. Także nie mogłam się zdecydować, bo w jednych wyglądam tak. Proszę bardzo. Są takie czarne, klasyczne. O, meteczka. Czarne, klasyczne. Także wybrałam je, bo takie zawsze takie basiki, także one zawsze się przydadzą. I te są takie jasne. I właśnie tutaj się zawinęło. Teraz Wam pokażę. I właśnie takich jasnych nie mam chyba. Chyba, że po prostu nie pamiętam, że nie mam. Także muszę sprawdzić, ale zobaczcie. Wyglądają sobie tak. O, na ciemnych włosach super wyglądają. No. I one właśnie tak pasują mi do takich, wiecie, takich jasnych rzeczy letnich. Takie właśnie są delikatny, taki, to jest taki kolor jakby delikatny róż, może taki bardziej beż i tu mają złotą, taki właśnie złoty. Także tak, okulary były, kubek był, torebka była, nereczka była. To teraz Wam pokażę kilka ubrań właśnie ze sklepu Cindy. I pierwszą moją rzeczą będzie taka spódniczka. Zobaczcie. Jest bardzo z takiego, niby to jeans, ale to jest bardzo delikatny materiał, który się mnie niestety, bo wyciągnęłam tylko ją z torby i ona już od razu wygląda jakby nie wiadomo gdzie była. I to jest akurat rozmiar S, gdzie ja zazwyczaj noszę L-ki, M-ki, a to jest S-eczka. Ale jest taka zwiewna, fajna. I ona była przeceniona z 40 zł na 19,99. Także nad nią to akurat jeszcze się zastanowię. Pokażę mężowi, czy ona mnie przypadkiem jakoś nie pogrubia, czy coś. Bo tak fajna, zwiewna, ale czasami takie fajne, zwiewne spódniczki czy sukienki, no to lubią poszerzyć biodra niestety. A ja biodra i tak mam dosyć szerokie, to jeszcze taka spódnisia. To mnie dodatkowo ogrubi. I już Wam pokazuję, jak ona na mnie leży. Powiecie, co o tym myślicie. Czy ją zostawić, czy ją może zwrócić, bo nie fajnie wygląda. Tu jakoś się tak układa. Nie to, że ja i tak mam biodelka. To jeszcze tak tutaj tak robi. Taka, nie wiem, ale chyba nie. Pokazuję kolejną moją rzecz. I to są tak, dwie identyczne koszulki. Też takie basicy. Ja lubię takie rzeczy. No one dosyć pasują. Gdybym miała włożyła spódniczkę, czy spodenki, czy też właśnie jakieś spodnie, jeansy, to one pasują. A że są właśnie w kolorach czarnym i białym, to właśnie do wszystkich kolorów pasują, więc są super. I zobaczcie, ta jest biała. Taka. Ona jest taki, ma tutaj rękawek i tu ma taki ściągacz i ona tak do pasa praktycznie jest. Także wygląda tak. Za chwilę Wam pokażę, jak w jednej i w drugiej wyglądam. To tak, to była biała. I teraz pokażę Wam czarną. I to jest taka sama, zobaczcie, czarna. Także. I też ma właśnie tutaj sznureczek, można sobie ściągnąć. Delikatny jakby rękawek. Jest taka luźna, także do takich spodenek właśnie z wysokim stanem fajnie będzie wyglądała, do takich, wiecie, wyciętych tu, a tutaj wysoki stan, także tak. I te koszulki kosztowały, były przecenione z 19,99 na 9,99.
Także wydaje mi się, że cena jest naprawdę fajna. No wiadomo, że wiecie, no ten materiał, no nie ukrywajmy, to nie jest jakieś mega fajne i wiecie, ohoho i w ogóle, ale prześwituje, to fakt, zwłaszcza na białej widać, jak się ma jakiś inny staniczek, chociaż biały też widać, ale czarna, spoko. Taka letnia za 9,99 i one obie były w tej samej cenie, bo są takie same, tylko różnią się kolorem. Także tak, za chwilę Wam pokażę, jak w nich wygląda. Wygląda właśnie ten biały t-shirtik, widzicie? Bardzo fajnie się tutaj układa. Fajne ma te ramionka, rękawki. Zobaczcie, o, też bardzo fajnie wygląda. Tylko, że niestety, ale prześwituje. Fakt, mam taki neonowo-pomarańczowy strój kąpielowy w górę. No, zobaczcie. W lecie czasami można prześwitywać, a nie prześwituje mi jakaś koronka, czy jakiś w ogóle ciałko, tylko fajny strój kąpielowy. Zobaczcie. A w takich spodenek, zobaczcie teraz ten taki t-shircik z Sinseya za 9,99. Zobaczcie, nawet do takich właśnie spodenek z wysokim stanem fajnie wygląda. No zobaczcie. Nawet ta opaska mi pasuje. Jest właśnie, widzicie, taki króciutki dosyć, ale właśnie przy takich spodenkach na plaży na lato, ja myślę, że będzie bardzo fajny. I moją rzeczą i w sumie najfajniejsza jest chyba. Ostra na grubszych ramionczkach, tutaj fajnie dopasowana, naprawdę tak fajnie leży, a tutaj ma rozporek na nóżkę. Także super, materiał bardzo taki przyjemny, miły. Letnia taka jest, także czego chcieć więcej w sobą. I ona była przeceniona z 40 zł na 29,99. I w sumie z moich zakupów, tych wyprzedażowych, to właśnie ta sukienka i ta nerka czarna to były najdroższe, bo kosztowały 29,99. No ale to w sumie najdroższe z tych wszystkich rzeczy, cena najwyższa, ale i tak. Tak bardzo korzystna cena. Także za chwilę Wam ubiorę tę sukienkę i zobaczycie, czy fajnie leży. Chociaż ja tak średnio lubię takie bardzo przyległe rzeczy, bo tak, no, jak każda kobieta mam jakieś kompleksy, ale fajna jest, taka na latko, na ramionczkach, super. Także zobaczcie, jak ja w niej wygląda. Bardzo fajnie tutaj leży, ma grube ramionczka, więc ja teraz, no nie mam ramionczek, ale gdybym miała, to fajnie by zakryła. Tutaj też nic nie widać, o, zobaczcie. Tutaj mam plecki, więc też bardzo fajnie. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądą właśnie po całości. Zobaczcie. Tutaj tylko nóżkę ma wyciętą. To jest bardzo taka, bardzo przylegająca. Właśnie nie będę mogła się najeść w niej. No ale to nic. Ale zobaczcie, tak to ogólnie bardzo fajnie wygląda. No, tak. I te wszystkie rzeczy z Sinseya się już skończyły. Pokażę Wam ze sklepu House. Także następną bluzeczką. O kurczę, rozpięłam ją. Poczekajcie chwilę, zapnę i do Was wracam. No i już skończyłam, bo ją mierzyłam, dlatego była rozpięta. I zobaczcie, to jest taka bluzeczka. To jest taka, ma śliczne takie guziczki. Tu jest troszeczkę taka jakby rozkoszowana, bo ona tak fajnie się właśnie układa, tylko tak jeszcze zastanawiam się, do czego ja ją włożę, bo kojarzy mi się właśnie z czymś takim przyległym, może jakieś właśnie też takie spodenki z wysokim stanem, coś takiego, tylko że jeszcze nie wiem. I właśnie nie wiem, czy jej przypadkiem nie zwrócić, ale zobaczymy. Zobaczymy, muszę sobie przymierzyć z czymś, co mam już w domu. I to jest rozmiar L. I ona kosztowała 19,99 i była przeceniona z 60 zł. Zobaczcie. Już zaraz Wam pokażę to jakiś spodenek, jak ja w niej wyglądam. Już ostatni guzik w tej koszulce właśnie z House'em. No i zobaczcie, jak ja w niej wyglądam. Czerwień, wiem, to jest mój kolor. Zobaczcie. O, tak. A z przodu tak. No zobaczcie, takich jeansów. No fajnie wygląda. Chyba ją zostawię. Jeszcze
sobie zobaczę inne spodenki. Ale wydaje mi się, że spoko. Ostatnią rzeczą już w ogóle z tej całej mojej właśnie wyprzedaży i ze sklepu House mam taką piękną, powiedzcie, że jest piękna, opaskę. Niebieska, bardzo ładna. I ona mnie kosztowała 9,99 również i ona była przeceniona z 26 zł. A że ja bardzo lubię opaski, bo fajnie sobie tak właśnie czasami wziąć tak włoski do góry i w ogóle. Także ją wzięłam. A jeszcze takiej jasnej, ładnej nie miałam. I zobaczcie, jak ona wygląda na włosach. Podoba Wam się? Bo ja na przykład bardzo się lubię w takich opaskach. Fajnie taka opaska zgarnia włosy do tyłu. I wiecie, nawet jeśli tu są rozpuszczone w lecie, o, tu jakieś moja grzywka, nawet jeśli są rozpuszczone w lecie, to i tak nie jest aż tak gorąco, bo całe te włosy tutaj z twarzy lecą do tyłu. Więc spoko, zobaczcie. Za 9,99. Także myślę, że naprawdę fajne. To już koniec mojego haulu zakupowego, wyprzedażowego ze sklepu Sinsay i House. Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie mi, czy lubicie te sklepy, czy udało Wam się coś upolować właśnie na tych wyprzedażach. Zapraszam Was, moi kochani, do oglądania moich innych filmów, do subskrypcji mojego kanału, żebym mogła się rozwijać, do lajkowania i do komentowania. Na razie, trzymajcie się. Dziękuję.